Koncertami kapeli Wałasi i zespołu Golec Orkiestra rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Bajeczna oprawa świetlna, bogate stoiska i szereg wydarzeń artystycznych zagościły tam do soboty 18 grudnia. Zorganizowane we współpracy z marszałkiem województwa śląskiego wydarzenie rozpoczęło się uroczystym zapaleniem światełek na okazałej 13-metrowej choince z lasów nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Poszukiwana specjalnie na ten świąteczny jarmark? Oczywiście ogłosiliśmy konkurs wśród pracowników na najpiękniejszą choinkę. Była komisja, która wybrała kilka i z tych kilku wybraliśmy właśnie tą. Sam byłem zaskoczony, widząc ją tutaj na Zamku Piastowskim, ponieważ w lesie takich drzew mamy mnóstwo i niejednokrotnie nie widzimy tego piękna. Dopiero jak wyeksponujemy, na przykład z okazji z jarmarku bożonarodzeniowego w Raciborzu, wtedy doceniamy jej piękno. Serce rośnie, nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj sfinalizowaliśmy to, co od dłuższego czasu wiele osób przygotowywało, bo to wspólna inicjatywa zarówno Urzędu Marszałkowskiego, naszego, Roku z Bielska-Białej, Lasów Państwowych. To wszystko dzisiaj ma swój finał. Rozpoczęliśmy 8-dniowy jarmark świąteczny, pierwszy na Zamku Piastowskim. Chcemy poprzez to pokazać potencjał raciborszczyzny. Bajkowo oświetlony dziedziniec zamku, apetyczne stoiska gastronomiczne z kuchnią na gorąco i regionalnymi rarytasami czy rękodziełem oraz koncerty wpisujące się w radosny czas oczekiwania na Boże Narodzenie czekają do najbliższej soboty. Nie brakuje atrakcji dla dzieci. Karusele, balony, Mikołaja. Czy tu jest bajkowo i świątecznie? Tak. Podoba ci się? Tak. Co będziesz zaraz robić? Jeździć. Znajdziemy tutaj przepyszne pieczone kiełbaski, gofry, ziemniaczki. Również mamy grzańca. Też sprzedajemy soki, kawę i herbatę. Co ciekawe, mamy również ceramikę z Bolesławca oraz owoce zatopione w belgijskiej czekoladzie. Kto pracował nad przygotowaniem tego jarmarku? Ile osób było zaangażowanych? Oczywiście ciężko tutaj zliczyć. Przede wszystkim chciałabym złożyć serdeczne dziękuję pracownikom zamku, którzy byli mocno zaangażowani, szczególnie w minionym półroczu, bo te pół roku było bardzo, bardzo intensywne i do końca baliśmy się, czy możemy zrobić tego typu przedsięwzięcie. Oczywiście reżim sanitarny zachowany jest, przypominamy wszystkim cały czas i ze sceny również, żeby założyć maskę, zdezynfekować dłonie. Także przygotowujemy to pod takim kątem, żeby w sposób bezpieczny spotkać się, zabawić. W tym tygodniu czeka na najmłodszych między innymi rzeźbiony w lodzie święty Mikołaj, rodzinne warsztaty, ale pamiętajmy, że także szereg muzycznych, smakowitych kąsków, artystów lokalnego i ogólnopolskiego formatu dla dzieci i dorosłych. We wtorek na scenie zagości zespół Enej, w środę zespół Bartnicki, w czwartek trzech tenorów, w piątek Zakopower. To nie koniec, w sobotę na zakończenie jarmarku na Zamku Piastowskim w Raciborzu koncert da Stanisław Sojka. Tak bogaty program możliwy jest dzięki współpracy z marszałkiem województwa śląskiego. Mimo trudnego czasu, tego organizacyjnego, przecież w dzisiejszych czasach bardzo trudno zorganizować jarmarki, te imprezy, które niosą ze sobą jednak pewną konieczność zachowania pełnych obostrzeń sanitarnych. A to tak naprawdę wyjątkowe jest to, że tutaj na terenie pałacu po raz pierwszy w historii robimy wojewódzki jarmark, czyli taki, który jest dla mieszkańców nie tylko naszego województwa, ale też wszystkich naszych sąsiadów, którzy mogą tu przyjechać, którzy mogą tu z nami wspólnie spędzić ten czas przedświąteczny, aby poczuć właśnie tą przedświąteczną, jakże przecież wspaniałą atmosferę. A ta jest niezaprzeczalnie wyczuwalna, gdy tylko przekroczy się zamkową bramę. Okazja, by się o tym przekonać, mają Państwo do 18 grudnia.